Witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam o pompie górnosącej do wody czystej, tak zwanej ruskiej albo nurek. Mamy o trzeci sezon do podlewania ogródka, warzyw, krzewów, kwiatów. Jak widać, troszkę porzewiały śruby i górna część, ale to nie przeszkadza wydajności. Jak widzicie, mam podpięte około 20 metrów węża 1/2 cala i pompa jest poniżej poziomu studni około 3 metrów i na tej odległości po założeniu dyszy na końcu jest w stanie dać radę podlać na odległość jeszcze około 10-12 metrów. Jeszcze nie miałem potrzeby nic przy niej robić, oprócz dokręcenia śrub membrany od górnej części pompy. Podsumowując, jestem z tej pompy bardzo zadowolony, mogę śmiało polecić. Jeśli podobał Wam się ten filmik, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, aby mógł dalej się rozwijać. Cześć!